Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się dzisiaj na polu brokuła. Jesteśmy świeżo po opadach deszczu, więc jest to idealny moment na zrobienie zabiegów nawozami dolistnymi, preparatami dolistnymi. Jesteśmy w fazie początkowej wzrostu róż, więc jest to taki też moment, gdzie to nawożenie powinno być dość intensywne. Może tak usystematyzujmy to. Nawożenie mikroelementowe, oczywiście opieramy o nasz podstawowy produkt mikroelementowy, czyli Green Mix. On sam w sobie nie zawiera dużej zawartości boru, więc produkt borowy dodatkowo, czyli Boro Green w uprawach kapustnych możemy zastosować kilkukrotnie. Jeśli chodzi o nawożenie organiczne, czyli aminokwasy, tutaj już możemy stosować aminokwasy roślinne, czyli produkt Grade, ale możemy zastosować również nasz nowy produkt Erantis. Erantis jest takim połączeniem dwóch alg, to jest alga Ascophyllum nodosum plus Laminaria digitata. Jest to produkt, który nam ma pozwolić na to, żeby roślina lepiej reagowała na tymczasowe przestoje, braki wody. Mimo że plantacje są nawadniane, ta roślina lepiej będzie wykorzystywała tą wodę, lepiej będzie ją gromadziła i wykorzystywała, jak również składniki mineralne, które gdzieś tam w glebie są zgromadzone, też będą łatwiej i szybciej przez roślinę wykorzystywane. Jeśli chodzi o nawożenie wapniowe, tutaj te zabiegi wapniowe już były tutaj robione. Możemy oczywiście robić produkt Calgreen, czyli nasz flagowy produkt wapniowy, czyli taki produkt wapniowy nie zawierający żadnych azotanów, siarczanów, chlorków, lub dostarczać wapń również w takich mniejszych dawkach z nawozami wieloskładnikowymi. Tutaj możemy stosować nasz produkt Calfon. To jest taki kompleksowy produkt, w którym dostarczamy tak naprawdę wszystko: azot, fosfor, potas, mikroelementy i wapń. No i oczywiście możemy do tego produktu dodawać, do czego zawsze namawiamy, produkt organiczny, czyli łączenie produktów organicznych i mineralnych wspomaga i przyspiesza pobieranie składnika mineralnego, a dodatkowo dodajemy azot organiczny, który jest bardzo łatwo i szybko przez roślinę wykorzystywany, plus aminokwasy, więc roślina energetycznie jest zwolniona z ich wytwarzania, więc swoją energię może poświęcić na budowanie masy plonu, w tym momencie na rozbudowę tej róży. Także dziękuję Państwu i do zobaczenia następnym razem.